Dzień dobry, kochani. Dzisiaj chciałam zacząć vloga od tego, żeby Wam pokazać dwie rzeczy, których użyłam do makijażu, bo później się rozgadam i pewnie zapomnę, jak to zwykle bywa. I słuchajcie, pierwsza rzecz to jest nowy podkład od Fenty Beauty. Tak wygląda, super, że ma... to jest takie opakowanie jak It Cosmetics, że tutaj mamy miękką tubkę, a tutaj mamy pompeczkę. Takie opakowania są świetne. I słuchajcie, to jest, już Wam mówię, Hydrating Longwear Foundation. Medium to Full Coverage for All Skin Tones. Longwear Light as Air. Czyli nawilżający, długotrwały, ze średnim do, średnie do mocnego krycia i ma długo wytrzymywać na twarzy, ale być lekki jak piórko. I powiem Wam, to jest pierwsze wrażenie. Użyłam go przed chwilą pierwszy raz. Nie wiem, jak będzie się nosił, to nie jest recenzja, to nie jest tak, że Wam go polecam. Natomiast uważam, że wygląda przepięknie na twarzy. Naprawdę, wygląda przepięknie. Krycie ma świetne, wygląda bardzo delikatnie i powiem Wam, że jest podobny do tego It Cosmetics, więc jeżeli chcecie coś, co będzie dostępne, dostępne w Polsce, krótko mówiąc, i będzie miało jeszcze lepsze krycie, a podobne właściwości, bo jest taki lekki, ładnie wygląda, no jest taki lekki, nie robi takiej maski, natomiast bardzo ładnie wszystko zakrył, naprawdę bardzo ładnie wszystko zakrył. No powiem Wam, dawno nie używałam podkładu, bo jak wiecie, już tak od zeszłego lata, brzydko mówiąc, jadę na kremach BB i CC. Wcześniej to był Herborian, teraz to jest It Cosmetics. I podkładów używam od wielkiego dzwonu, a ostatnio właściwie nawet na imprezy używam tego It Cosmetics. Natomiast jestem pod wielkim wrażeniem. Nie miałam nic... aha, i ten produkt mi został przesłany. W ogóle dostałam wszystkie kolory i jeszcze chyba tam jest primer. Nawet tam w pudełku leży. I aha, i kolor, którego użyłam, to jest 200. A ja teraz też mam taki problem, że ja zazwyczaj, jeżeli podkłady się zaczynają na przykład od numerku 1, 2, 3 albo 100, 200, 300 i tak dalej, to ja zazwyczaj zimą jestem jedynką czy tam setką, a latem dwójką lub dwusetką. Natomiast teraz nie jestem jeszcze tak blada jak zimą, natomiast nie mam już opalenizny takiej mocnej, bo ona troszkę zeszła. Jestem taka pomiędzy, nawet te It Cosmetics, dwa moje kremy muszę mieszać. Natomiast ten się bardzo ładnie dopasował do koloru skóry i nie jest ani różowy, ani żółty. Nie jest jakiś taki bardzo ciepły, ani bardzo chłodny. Uważam, że naprawdę bardzo, bardzo ładnie wygląda. Bardzo mi się ten podkład podoba, więc zabieram go ze sobą. A druga rzecz to coś, wiecie, że ja bardzo dawno już nie używałam korektorów, natomiast stwierdziłam, że, bo to też dostałam, to wczoraj wszystko, przedwczoraj było we vlogu, w przesyłkach. Dotykam się, czy mi się nie lepi skóra? Nie. To możecie zobaczyć. I to jest nowy korektor od Benefitu. Boeing, ja nigdy nie wiem, jak to się wymawia, więc nawet nie będę próbować. No to opakowanie jest świetne, wygląda jak ołówek z gumką. I to jest Cakeless Concealer i coś, co już Wam pokazywałam, ale strasznie mnie to bawi. No caking. Jest oznakowanie na opakowaniu. I faktycznie bardzo, bardzo ładnie i delikatnie wygląda pod oczami. Ja użyłam koloru 1. Bałam się, że może teraz będzie on dla mnie za jasny i wiecie, będę miała takie odcięcia, ale nie, bardzo ładnie mi tą buzię rozświetlił. Tu jeszcze go sobie nałożyłam tak na środek twarzy i rewelacja. On ma full coverage, czyli pełne krycie i faktycznie ma. Natomiast wygląda bardzo naturalnie, nic mi się nie zebrało, bo często mi się po jakimś czasie, no już mam go ponad godzinę na sobie, a często tutaj w tych zmarszczkach mimicznych
mi się korektory zbierają, dlatego między innymi przestałam ich używać. Natomiast w ogóle jakaś ta cała moja buzia jest taka promienna, przypudrowałam to dosłownie resztką, bo tutaj no już nic nie ma praktycznie, to jest ta beka, o nie, jeszcze na jedno użycie będzie. Więc przypudrowałam to tym pudrem i na brwi użyłam Benefitu, a na ustach mam Supermodel. Aha, i rozświetlacz Cookie i troszkę konturu z Hourglass, czyli standardowo wszystko to, co robię na co dzień i w czym mnie widzicie na co dzień. Natomiast uważam, że ta moja buzia jakoś tak wygląda, nie wiem, jest bardziej taka świetlista, jakoś tak, no podoba mi się. Naprawdę mi się podoba ten podkład, więc super. Perfumy to będzie DKNY, które chcę zużyć, żeby nie mieć tyle komuś perfum. Natomiast zapach jest przepiękny, bardzo go lubię. To już chyba wczoraj mówiłam we vlogu. Aha, i pokażę Wam, co mam na sobie. Wyjęłam koszulkę, polówkę z Lacoste. Na pewno wszyscy znają i tutaj nie trzeba nic opowiadać ani nic tłumaczyć. Natomiast chciałam Wam tylko powiedzieć, że ta koszulka ma 4 albo 5 lat nawet. Jeżeli się zastanawiacie nad tymi polówkami, czy warto, no cena jest jak na polówkę zabójcza. Natomiast jeżeli chodzi o jakość, to faktycznie one dają radę i nic się z nimi po latach nie dzieje. Więc tak, tyle Wam chciałam powiedzieć. Ona jest taka jasno-niebieska. Do tego założyłam moje poszarpane jeansy, które uwielbiam, teraz noszę non-stop i wygryzły girlfriendy, oraz krótkie konwersy, ponieważ dzisiaj jedziemy z powrotem na Mazurę i zostajemy na dłużej, także, no, także czekajcie na vlogi z Mazur, bo mam zamiar nagrywać codziennie, a że tam wieczorami jest chłodno, chociaż teraz idzie jakaś fala upałów, mają być cieplejsze noce, ale jednak tak wiecie, w zieleni to jednak zawsze jest chłodniej i mam wrażenie, że w ogóle generalnie tam jest chłodniej, coś mi tutaj świeci. Tak, i dlatego zarzucę sobie ten sweterek różowy, bo on bardzo ładnie będzie wyglądał z tymi białymi konwersami i tutaj z tymi błękitami. Super mi się komponuje. Więc tak to wygląda. Mam wrażenie, że jeszcze coś miałam Wam powiedzieć. Generalnie od rana chodzę i pakuję tak zwany mandur, bo mamy sporo rzeczy do zabrania. Takich różnych, wiecie, już nie mówię o ciuchach, ale takich rzeczy do kuchni, jakichś takich przyborach, naczyniach, myjkach, takich urządzeniach do mycia szyb. I wszystko to zabieram z domu, bo no jeszcze troszeczkę tam trzeba i posprzątać, i urządzić, i wyposażyć, że tak powiem. Bo dom jest w takim stanie, że remontu żadnego nie potrzebuje, więc to jest super. No natomiast musimy go tak ładnie po swojemu, ja muszę po swojemu wysprzątać i urządzić, tak? Więc już od jutra powinny zacząć przychodzić meble i różne inne rzeczy, które tam zamówiłam, więc wszystko na bieżąco będę Wam pokazywać. Pytał mnie ktoś, czy te filmiki będą na Mieszkamy, czy tutaj. Jak na razie mam zamiar nagrywać takie zupełnie wyluzowane daily vlogi, jak do tej pory, tylko stamtąd i pokazywać Wam, co się na bieżąco dzieje. Natomiast jeżeli będzie już ten dom taki powoli urządzony, to pewnie nagram Wam na Mieszkamy, czy jakiś tour, czy takie filmiki tam o każdym pomieszczeniu, czy coś w tym rodzaju. Natomiast nie wiem, bo to jest mega spontan, też w ogóle decyzja o zakupie tego domu była raczej spontaniczna jak na taki duży zakup, więc nie mam tutaj, nie wiem. Zresztą jak zwykle będę to robić szczerze, spontanicznie, tak jak będę czuła, nie mam tutaj jakiegoś, wiecie, planu, jak Wam tutaj to pokazać, czy jak tutaj mieć, nie wiem, więcej wyświetleń, nie. Tak jak będę czuła i jakie będę miała pomysły, to będę robiła na bieżąco, natomiast jeżeli pytacie mnie o to, to tak do końca po prostu nie wiem jeszcze, ale na pewno będę Wam wszystko pokazywać, może nie wszystko, ale takie ciekawe rzeczy na pewno czy tu, czy na Mieszkamy pojawiać się będą.
Więc tak, kochani, ja się zbieram. Mam jeszcze pół godziny do wyjazdu, więc jeszcze muszę tutaj poogarniać mieszkanie, zebrać pranie z balkonu i takie tam. I troszkę się stresuję tym, że jedzie z nami Kicia, a to będzie jej pierwsza taka długa podróż, tyle godzin. Bo podróżowała tak max godzinę, więc mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze, ale Kicia raczej nie spodziewam się jakichś większych problemów, pewnie będzie niezadowolony, będzie marudzić i miauczeć. Natomiast no to taka uroda naszej Kici. No na pewno też będę chciała dzisiaj nagrać reakcję kota na nowy dom. Mam nadzieję, że nie będzie jakoś bardzo przestraszona czy zestresowana. No pamiętam, że jak się przeprowadziłam do Tomka, to na początku strasznie się bała nowego mieszkania, ale to, no to dlatego, że to było nowe, tak? Ale szybko się ogarnęła i przystosowała. Mam nadzieję, że skoro jedzie sushi, to też będzie im raźniej i nie będzie żadnych problemów. No dobra, to tyle Wam chciałam powiedzieć. Jedziemy do Mazury. Dobra, nadeszła ta wielkopomna chwila. Zobaczymy, jak kotu się będzie podobało w domku. Nie śmiej się z kotem. Kotowi. Czekaj, zamknij drzwi na wszelki wypadek. Jakby kot chciał robić ewakuację. No, Kicia jest tak. Chodź, Kicia, chodź. No daj kotu wyjść, daj kotu wyjść. Nowy domek, Kicia. Dobrze, czym jest? Dokładnie. Będzie zwiedzać. Nie jest chyba tak źle. Musi się rozejrzeć. Kicia, zaraz Ci złożymy domek i kuwetę. Jak ogląda wszystko. No co, kotonek? Kuchnia. Ja się nie rozglądam, nie? Nie, on by słyszy to, wiesz. To wiesz co? No dobra, nie. Ale może zamknij tu drzwi, bo tam pewnie od garażu otworzysz zaraz to. Ale nie boi się, zwiedzę. Co słyszysz? Oho, ja się martwiłam, że kot nie będzie umiał po schodach chodzić, jak słyszy, a tu patrzcie już. Kicia już opanowała. Kicia już była tutaj na połowę schodów. Do góry. No i dobrze. Chodź, Kicia, złożę Ci domek może, jakbyś się chciała schować. No dobra, Kicia dostała domek. Swój drapaczek, pamiętacie, kiedyś miała taki. Ale już wychodzi ciekawsko. Więc chyba będzie ok. Dostała nowe chrupki, więc jadła. W sumie ta miseczka była taka na równo, a tu jest wyjedzone, także... Ale co chwilę chodzi między kontenerkiem a domkiem, ale wychodzi, zwiedza, postawiłam jej kuwetę, zamknęłam wszystkie drzwi dla bezpieczeństwa. Mam nadzieję, że nie będzie źle. Tak, sushi? Piesek się nie boi. A ja chciałam zrobić tutaj taki mini hall, więc czekajcie, znajdę statyw. Dobra, jesteście na statywie, więc Wam pokażę parę rzeczy. Taką wielką, zobaczcie jaka jest ogromna w TK Maxie, ale mam taką samą, chyba tej samej wielkości miskę w domu, żeby to była miska na wodę, żeby zawsze była woda i takim codziennie wymieniam, wiecie, żeby miały świeżą i czystą, ale one są we dwie i dużo piją, więc szczególnie teraz jak jest gorąco, więc taka duża micha z TK Maxa, ona kosztowała 27,99 zł. Tak. I tutaj jeszcze mam, zobaczcie, taki śmieszny czajnik elektryczny. On jest z
pokażę, bo jest naprawdę ciekawy, tylko muszę go tutaj podejmować. Bardzo prosiliście, żebym wam pokazywała te wszystkie rzeczy, więc... To jest papier? To jest papier, tak. A ja myślę, że to jest na stałe, czy to jest jakaś naklejka? Popatrz. Na stałe. Serio? Tak. Zobaczcie, to jest czajnik elektryczny, który jest porcelanowy i wygląda jak dzbanuszek. To może zabrać, to jest papier do przetworzenia, folia jest rozmieszana. I zobaczcie, to jest normalnie czajnik elektryczny. O, i tutaj musimy, przekręcamy. I tutaj jest podstaweczka. O, i tak on wygląda i będzie sobie, nie wiem, czy to zobaczycie, będzie sobie tutaj stał, ładnie wyglądał, bardzo ładny jest, jak wygląda jak dzwonuszek, to jest porcelanowe, więc tak, no i to na razie wszystko, co rozpakowałam, kotu kupiłam nowe chrupki, mam też jakieś tutaj przekąski dla nich, które one lubią. A tu jeszcze stanie nasz stary ekspres do kawy. Ten kapsułkowy, który zabraliśmy z... który kiedyś mieliśmy w domu. Więc tu będzie stacja kawowo-herbaciana. O! Więc tak to będzie wyglądało, a ja idę rozpakowywać dalej. Okej, kochani, jeżeli mnie źle widać, to dlatego, że jedyne światło, jakie w tej chwili jest, to jest latarka z mojego iPhone'a, gdyż na zewnątrz się błyska i chyba wyłączają prąd przed burzą, bo to podobno tak się dzieje. Oczywiście tutaj mam bałagan, także no chwilowo wam tutaj nic nie pokażę. Zrobiłam tyle, że umyłam pomidory. Kicia cały czas niepewnie, ale nie ma tragedii. Kicia, tam nie wolno. Tam nie. Wiesz, tam kominek, to nie. No, więc może przeżyjemy pierwszą burzę, ale mamy latarki. Myślę, że jakoś damy radę. Pocieszające, że nic się nie zepsuło, tylko no, wyłączone jest to światło, także... Ale pierwsza burza bez prądu to nie jest takie super, no ale nic, my idziemy posiedzieć przed domek. Ja sobie wyniosłam tam już prosecco i kieliszek, więc chodź Susi, może pójdziemy na spacerek, chodź pójdziemy jeszcze, tak? Kotek zostanie, kotkowi nie będziemy robić takich atrakcji. Chodź idziemy. Pan zapalił lampkę. O, ja mam tutaj... O, tak wam będę oświetlać. Czekajcie, bo tu cień pada. O, mam tutaj kieliszek i buteleczkę. O, czy ja to dam radę unieść jedną ręką? To nie będzie takie proste. Czekajcie. No i co tam, Lewek? Jak sytuacja? Cały czas się błyska, co? Tak. Tak ciepło, jest parno? Boisz się? Nie boję się, tylko... Martwisz się, że nie ma Messerschmitt? Jezus, prawie mi wpadł za dekolt. Bo on widzi światło, wiesz? Idę wyłączyć latarkę. Oho. Kropi już? To może zamknie... A nie, to ja pójdę zamknąć. Dobra, to chodź już jeszcze pójdziemy na chwilę do domku. Ja pozamykam, wiecie co, w sypialniach na górze. Balkony, bo mam otwarte. Chodź. No, burza jest gdzieś bardzo blisko. O, bo grzmi. Znaczy, bo się błyska i za chwilę grzmi. No, nie było grzmotu, ale... Sushi, jesteś tu?
Sushi? Ach, jesteś tu, tylko cię nie widać. No dobra, chwilę przestaję vlogować, bo tu nie ma sensu, bo nic. Tu jesteś sushi, tak, jest piesek, ale słuchajcie, wy nic nie widzicie, więc chwilowo się rozłączam. To za co się napijemy? Za prąd? Za prąd, no. Za elektryczność. Byłoby więcej prądu było. Takie mamy teraz rozrywki, widzicie? Taki mini survival. Cheers. Cheers, one. Także widzicie teraz... Co widzicie? No nic nie widzicie właściwie, ale myślę też, że teraz vlogi będą takie o... Żółte. Ale jest tak parno, że tak myślałam, że... A jeszcze słuchajcie, kazałam lwu w kominku napalić. No, nasze jedyne światło w domu. No, więc w sumie dobrze, że rozpaliłeś, bo wy też... Będzie światło. Umrzemy z przegrzania, ale... Najgorsze, że bez prądu nie działa lampa na owady. Internet! A 3G, nie, co? Ile masz procent? Dużo. Ja mam 56, to mało. Ale twój dłużej trzyma. Muszę sobie Wi-Fi wyłączyć, bo będzie mi zżerać, nie? Robię to samo. Może ja wyłączę na chwilę swój telefon, jakby... coś się działo. No i gdzie tu się... Wypuszczymy się wyłączyć. Proszę cię bardzo, zobacz, Sushi co chwilę chodzi tam i ona się cały czas tam patrzy. Poprzednio też się tam patrzyła i to mnie stresuje, że ona się tam patrzy. No w mrok się patrzy. Nie, ale cały ja też się tam patrzę cały czas. To jedno miejsce. Filmem. Mamy już ten miks. Sushi się boję. Oho. Ja myślę, że to pomruczy i przestanie. Zobacz, ile tu już jest. Bardzo zobacz, daleko, myłeś to całe i zobacz, jest całe w pajęczynach. Gdzieś tam pełno jest pajęczyn. O! No, teraz słychać jest bliżej. Czyli chcesz na kolana? O, tam ile jest pajęczyn pod stołem, słuchaj, nie wejdź w to. Widzisz tu, a wszystko to wymyłeś i co? Jutro myjka od nowa. No, trzeba praktykować codzienne mycie wiaty. Jutro czymś, wiesz co, spryskam to jeszcze. Jakimś płynem takim. A jeszcze mamy właśnie, mamy paletkę, no. Tylko proszę, nie uderz mnie tym w głowę, nie poleć mnie, proszę. Zobacz, jak to działa. O, dobrze się błyska. Kurde, zapomniałem kroków założyć. Słuchajcie, światło wróciło, prąd wrócił, więc spoko, ale przenieśliśmy się tutaj do środka, bo Sushi się boi burzy, bo jest burza, ale tak wiecie, grzmi, błyska się, ale tak popaduje, nie ma jakiejś takiej, nie wiadomo jakiej burzy. I chciałam, teraz w tym świetle tego nie zobaczycie, ale chciałam powiedzieć, że ten podkład z Fenty Beauty naprawdę spoko, naprawdę cały dzień wytrzymał, bo było mega upalnie. I naprawdę dał radę, więc spoko, będę go dalej testować, to dam wam znać. No i tak, już będę się z wami żegnać, bo za chwilę będziemy się kąpać i spać. Kominek już przygasa powoli, ale jest ciepło, tylko fajnie, miło. Także słuchajcie, ja się z wami żegnam, widzimy się jutro.